No to zaparkuj olejnik, na ale co nie ty mogę czekasz? Na środku, bo tutaj karetki dojeżdżają. Twój kolega umiera, a ty co? Już. Biedny kamerzysta. O, wychodzi kamerzysta. Widzisz olejnik? No. Biorę go. A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik. Chcesz kluczem dostać? Już. Spokój już. Się. Siema, jestem Marek. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co takiego niesamowitego jest w tych parkach trampolin, że wszyscy tam chodzą i zostawiają swoje pieniądze. Ponieważ wstęp na park trampolin kosztuje około 50 zł zapewne i dzisiaj sprawdzimy ten cały fenomen z parku trampolin. Na całe szczęście mam do dyspozycji kamerzystę, który właśnie na tym parku trampolin będzie dzisiaj sobie skakał, a wy będziecie mogli to wszystko podziwiać na swoich telefonach, ale komputerach. Ale ty też będziesz skakać razem ze mną. Ja? No. A jakie jest ryzyko złamania sobie karku przy skakaniu? W twoim przypadku? Mhm. Bardzo duże. Powinienem to robić? No, bo będzie więcej wyświetleń. Jak sobie połamię karki i będę jeździł na wózku inwalidzkim, to myślisz, że oni dalej będą mnie oglądać? To ja będę do szpitala przychodził. A co jeżeli widzowie to takie wiele, że jak sobie coś połamię, to wtedy będą mieli mnie w dupie? Nie, myślę, że nie. Myślę, że na wózku też sobie poradzi. No w sumie, będziemy robić filmy na wózku inwalidzkim. Pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy ten raper zdejmuje worek i zobaczycie jego mordę w teledyskach, na filmach i wszędzie. Idziemy na park trampolin. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy bezpośrednio przed wejściem do parku trampolin. Wejście jest właśnie tam, możesz nagrać. Ale trochę się stresuje. Powiem ci, że klimacik jest jak najbardziej family friendly, zwłaszcza odsuń się. Widzimy tutaj taki piękny napis na ścianie. Parki trampolin dla dzieci. Kamerzysta, co ty robisz? Ile ty szlugów jarasz? 3, bo się stresuję. Czym się stresujesz? Ja nigdy nie byłem na parku trampolin. A myślisz, że ja byłem? Człowieku, ja stąd nie wyjdę o własnych siłach. Co ty masz się stresować? Ja powinienem się stresować, tak? A nie ty, bo ja wiem, że ja stąd nie wyjdę. Idziemy? Ja tutaj połamię sobie albo obydwie nogi, albo prawą rękę, albo kark, albo kręgosłup. No to co, idziemy? Idziemy. Niestety, nie rozumiem nadal, ale kazali mi ubrać jakieś takie niebieskie skarpetki. Ubrałem je. Rzekomo to są jakieś skarpetki antypościskowe. Jak się na tym skacze olejnik? No nie wiem, chyba dobrze skaczesz. Tak się skacze po prostu? Dawaj wyżej. Dawaj, skacz. Pierwszy raz tu jestem. Pierwszy raz na trampolinie skaczę. Ja się boję tutaj wchodzić w ogóle. Także niech kamerzysta sobie póki co poskacze. Ja tu weź tak odbij? No to spróbuj. To dawaj. I mów właśnie. Fajne. Nie, ja się boję. W ogóle stąd wychodzę. No patrz na niego, no. Ja tutaj nie chcę wchodzić, olejnik. Ja się boję tych parków. Olejnik, a po co to jest to? No żeby ci było miękko. A tutaj jest głęboko. Tutaj masz trampolinę obok, zobacz. Nie wiem. Kamerzysta, głęboko jest tam na dole, weź zobacz. Nie jest chyba. Ile tam jest mniej więcej? Już prawie jestem na dnie. Utonął. Nie wiem, co tu fajnego jest na tym parku trampolin. Nie wiem, może spróbujemy zobaczyć inne rzeczy. No, kamerzysta. No w sumie, można olejnika porzucać przynajmniej. Nie zapomnijcie, że ja nagrywam. Ej! Uła! Ale to jest gówno. No. Bo z tej trampoliny musisz skoczyć. Przestań. Lamus! Jakie salto? Do tyłu albo do przodu. I się boję. Spróbuj. Tutaj połamie przecież. No dawaj, dasz radę. Mnie noga boli, ja nie mogę. Serio, ale ty zrobić? Możesz, no. A jak się połamie? No nie połamiesz się, dawaj całe to. Ale jak chcesz, to zadzwonisz po karetkę? Zadzwonię, no. Walcz salto. A tu olejnik dopilnuje, żeby on tak, zadzwonił po karetkę. Oczywiście. Coś, nawet ja zadzwonię, jak on nie zadzwoni. Nie oszukacie mnie? No nie. Ty! Kamerzysta! Jak on to zrobił? Nie wiem. Gdzie ty się tego nauczyłeś? Gdzie ty się tego nauczyłeś, Marek? Co się stało na nodze? Zmyłaś się w tą dziurę. Co? O. Ła, jak mi ręka teraz boli. Dawaj jeszcze raz. Jak jeszcze raz? A może ty, jaj, kamerzysta, może ty? Ja nie umiem. Marek olejnik nie umiem. Potrafi. Ja nie umiem. Nie, ja nie umiem, naprawdę. Ale mnie ręka jeszcze boli, słyszysz? Walca, to dobrze ci wyszło. Myślisz? No. Dawaj. No dobra, niech tam będzie. O. Aj, prawie. Znowu gleba. Ty, ale idzie mu. No. Jak to się robi w ogóle? No ja nie wiem. Ty, a umiesz tak skakać jak małpa? Jak? To będzie tak po tym. Tak. Ten park trampolin to jakaś masakra. Wiesz, jak mi ręce teraz bolą? Czekaj. Patrz na kamerę. No dawaj. Ty, ale kamerzyście chyba się podoba. No nie. Co mu jest? Ała!
co jest tam? Oła! Było tak czekać? Co jest? Na pewno rozwaliłem motor. W sumie dobrze. Nie powinno też tak być chyba, nie? Czego? No o nogę sobie o to rozwaliłem. No, dlatego masz tutaj takie zabezpieczenie. No to dlaczego mi tam noga wpadła? To park trampolin nie jest po to, żeby skakać. Oła! Oła, to jest nienormalne. Dobra, olejnik, zostawiamy go. No. Nogę sobie rozwaliłem, olejnik. No, oła! Oho! Idziemy. No powaliło cię już totalnie, olejnik. No cóż. Sam chciał zresztą, tak? No tak. Leż tam. O Maria, proszę cię, nogę sobie rozwaliłem. To nogę sobie rozwaliłeś, tak? No, to widzisz, Marek? Co? Nie wiem, czy kurwa ona nie jest złamana. Myślisz, że może być złamana? Nie wiem, zobacz, widzisz, jak jest rozwalona? No nie wiem, ja lekarzem nie jestem, ale karetka jest podobno wezwana, krzew tak? Mi, no jest wezwana. Dobra, weź ten lód z powrotem. A co ty myślałeś, że ja żartuję, czy co? No, jeszcze mnie kopnąłeś, olejnik, w tą nogę. Przepraszam, no myślałem, że to żarty. Ja ci szopę. Olejnik, z takich rzeczy się nie żartuje. Ale to jest kamerzysta. Ja go po prostu zostawiłem, a ty go jeszcze kopnąłeś. Masakra, olejnik. Dobra, mam nadzieję, że ta karetka szybko przyjedzie i szybko ci to ogarną. Dobra, no to nagrywasz to dalej, czy... No nie, no wyłącz, przed. Przyjechali po ciebie kamerzysta. Kto? No karetka. Karetka przyjechała? Przyjechała karetka po ciebie. Miałem przed chwilą, że wchodzili. Tak na czerwono byli ubrani. Pomarańczowo trudni. Idą. Idą? No. Weź, olejnik, powiedz, że tylko tutaj. Dobry. Co się stało? Proszę? Ześlizgnął się tutaj z tego, wjechał i uderzył nogą piszczelem w tym. Piszczelem? Znaczy tutaj nasadą, tak? Z tego co wiadomo. Z tą częścią. Teraz z prawą nogę, tak? Tak skakałeś? Co? Do twojego rzeczy. No już iść po wszystkie rzeczy. Zbierałeś się młody człowieku, idzie do karetki, pojedzie na pięć. Na pewno jest niezłamany. Może to trzeba będzie do szpitala jechać? No zdjęcie tak. Dobrze. No dobrze. Chcesz buty? Olejnik ma. Olejnik, daj mu buty. Tak? No. Jaki szpital będzie? Jaki oddział? Jeżeli pacjent pana upoważnił do informacji do jakiego szpitala, to panu udzielimy. To ja proszę, to ja proszę. No nie wiem, jeszcze zaraz będziemy mówić, to panu powiem, tak? Wtedy będziemy poinformować kolegę i no to jaki to będzie? To podjedziemy. Się dowiem, to powiem, tak? Okay. Koledze. I kolega wtedy panu przekaże. Olejnik, jak się z tym czuję, że kamerzysta przez ciebie prawie życie stracił? Czemu przede mnie? No kurde, no ty kazałeś iść na ten park trampolin. No, przykro mi to jest. To był twój wymysł. Ze Zizanami tam, o, jest karetka z kamerzystą. Jeszcze nie wyjechali. Podjedziemy do kamerzysty do szpitala? Tak. Czy nie chcesz iść? Nie, podjedziemy. Może na jakieś jedzenie jeszcze wstąpimy? Czy nie jesteś aż takim hamem? Nie. No, teraz się obudzi, a wcześniej tego kopałeś. Kurde, no ja myślałem, że on żartuje, no. Dobra. Wiesz, jaki jest kamerzysta? Masz jechać za nim, tak? Jasne. Karetka tam z kamerzystą jedzie. My jedziemy za nimi, nie olejnik? Tak. Ciekawe, czy coś mu się stało. Jak się do tego ustosunkujesz teraz? No przykro mi jest, że kamerzysta cierpi. Ale na sygnałach w sumie nie jadą, także... Chyba nic poważnego nie da. Miejmy nadzieję, że będzie git, bo kto mi będzie nagrywał filmy. To olejnik. Jest ci szkoda kamerzysty? Szkoda mi jest. Czemu jest ci go szkoda? No bo zobacz jak... A czemu go kopałeś, gnoju? No! Zobacz! Teraz biedaczek jedzie w karetce. No ale ja nie wiem. Nie wiadomo, co mu się stanie. Myślałem, że on udaje, no. Myślałeś, że udaje? Tak, ale... Dobra, nie odzywać. W każdym razie za chwilę będziemy w tym szpitalu. No i mam nadzieję, że nie zajmie to jakoś bardzo długo. Jesteśmy pod szpitalem. Gdzie jest ten szpital? No tutaj już dojeżdżamy. Tutaj chyba jest po lewej stronie. Tak. A czemu oni dalej prosto jadą? Nie, no tutaj będą skręcać. Tylko czy my tam będziemy mogli wjechać? No właśnie nie, chyba. Jest tam szpital. Chyba tu nie wjeżdżamy. To gdzie mamy iść? No nie wiem, możemy czy nie możemy?
Co, no spróbuj, jedź, jedź. No jedź, olejnik. Boże, jak cię nie wpuszczą, no to trudno. Widzisz, wjechałeś normalnie. Tam jedzie kamerzysta. No tylko gdzieś tutaj będziesz musiał zaparkować, bo wiesz. Chyba, że mnie tutaj wysadzisz, a ja pójdę do kamerzysty. A ja też bym chciał iść do kamerzysty. No to zaparkuj, olejnik, na ale co nie mogę czekasz? Na środku, bo tutaj karetki dojeżdżają. Twój kolega umiera, a ty co? Już, już. Biedny kamerzysta. O, wychodzi kamerzysta. Widzisz olejnik? No. Biorę go. Wyszedł właśnie. Podaję ci do niego? No idź, idź. Czemu ty jakiemuś typowi w ogóle na samochód? Bo nie chce dać mi pizzy. Co? Nie chce dać mi pizzy. Jakie pizzy? Weź stąd, zejdź, no kurde. Olejnik. Kamerzysta umiera tam, a ty co, pajacujesz? Nie jakiemuś pajacuję. Typowi na samochód chodzisz? Normalny jesteś? To nic nie. Nagrywaj mnie. W każdym razie czekamy cały czas przed szpitalem, do którego zawieźli kamerzystę. Czekamy już tutaj jakoś godzinę. Do szpitala nie chcę wchodzić, bo jest tam taki syf, tak śmierdzi, więc będziemy musieli na niego czekać na dworze. Jeżeli zamierza tutaj siedzieć jeszcze dłużej niż godzinę, no to po prostu stąd idziemy, bo w sumie nic poważnego mu się nie stało, a mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby to wam nagrać i pokazać. Już dalej czekamy olejnik. No tak. Chcesz papierosa? Nie palę. Jak to nie palisz? Ostatni został dla ciebie. Dla kamerzysty został. Może i to i dobrze. Zobacz, jaka menelnia z tego szpitala. Dlatego nie chciałem tutaj wchodzić. Zobacz, wszystko porozwalone. Biedny kamerzysta. Chociaż w sumie on jest przyzwyczajony do takich klimatów. Ale chociaż mają drzwi otwierane automatycznie. A czułeś w ogóle olejnik, jak tutaj śmierdzi? Czekaj, bo prześwietlony jesteś cały. No o tak, kurde. Bo tam trzeba było... Ty, co się dzieje? No, jesteś chodź, biały. Debilu, tam musiałem zwiększyć jasność na kamerze. Kamerzysta do mnie dzwoni, także postanowiłem, że nagram to wam po prostu. Co jest? Marek, no? Jesteśmy przed szpitalem. No jesteśmy cały czas, półtorej godziny już czekamy. Ty słuchaj, wzięlibyście mi Marlboro zielone, bo mi boli jak cholera. Chcę zapalić. Marlboro zielona, ale gdzie ty chcesz zapalić? Miałem Marlboro Goldy, jak chcesz, w kieszeni. Bo zostawiłeś jednego papierosa w paczce. Chcesz? No dobra, ale to muszę wyjść jakoś. Nie mogę, bo mi prześwietlenia robią. No i co teraz? Okej. Nie wiem, mam czekać na jakieś technikę. Można w szpitalu palić? No nie bardzo. Czy mamy po prostu wejść tam? Musiałbyś powiedzieć gdzie? Na rentgenie. No ale no człowieku, ja nie wiem gdzie to jest. Jeszcze w tym szpitalu śmierdzi masakrycznie. No prosto, musisz iść cały czas przez drzwi. A, i trafimy? No tak. Ale wiesz jak tutaj śmierdzi? Dobra, no ale... No dobra, możemy wejść. Cześć. Idziemy? No tak, no. Nie wiem czy ja chcę tam wchodzić. Tam się nie da wytrzymać. Cóż, no ale postaraj się. Nos. Mówisz, że cały czas prosto, tak? Tak. Co? Nie no, tu nie możemy być. Tutaj też się nie da wejść. Co teraz? Tutaj też nie. Chyba nie. Nie, w sumie może. Tutaj? Ale strefa czerwona jakaś. Nie no, może chodź, wyjdźmy stąd i poczekamy na zewnątrz. No. Kamerzysta ma do nas za chwilę przyjść, a my dla niego kupiliśmy przed chwilą papierosy i kanapeczki. I kanapki mu kupiliśmy. Ja mu dam papierosy, ty mu daj kanapki i kamerzysta po prostu nam powie, co mu się stało. Mam nadzieję, że już stąd pójdziemy sobie. Ty idzie. I co? No na pewno ma związane, znaczy ten. Co masz? Zerwane związadło, stłuczoną kość i jeszcze tu mam siniaka, bo mi olejnik kopa wywalił. Co? Czym, ale kamerzysta, no przeprosi, nie mam kanapeczkę dla ciebie. Nie chcę od ciebie kanapek żadnych, wywaliłeś mi kopa. No weź to, a się nie bój, ej, to się olej, boisz. No co ty a to ty powinieneś kamerzysta tak chodzić? Czego on się cieszy? No, żartuję kamerzysta, no kurde. A ty tak chodzić masz tutaj kanapeczkę. Wolisz iść usiąść? Chodź wierzę cię w komentarzach, zjedzą olejnik za to, co mi zrobiłeś. Dobra, to, ja ci nie zrobiłem, to było przypadkowo, dobra. Myślałem, że udajesz. Tak, i teraz chciałeś mi wywalić kopa. No nie chciałem, przecież żartowałem. Olejnik, weź ty w ogóle stąd odejść najlepiej. Tak? Nie potrafi się zachować nawet w takiej no, sytuacji. Kurde. Weź tam wejdź z powrotem i usiądź. No przecież nie będziesz się męczył, człowieku. Po co ty tutaj wychodzisz w ogóle? Mogłeś przez telefon. Fajkę muszę zapalić. No to nie będziesz palić. No muszę zapalić. Weź chociaż kanapeczkę, kamerzysta. Odsuń się ode mnie. Proszę. Odsuń się. Połamie się zaraz. Nie. Trzymać cię? Nie, dam radę. Olejnik. I co tam jeszcze będą mieli do zrobienia? No prześwietlenie, ręcznie. Prześwietlenie. I co? I to wszystko? Tak. Mamy czekać z tobą? No, chcecie, to możecie poczekać, a jak nie, to taksówkę wezmę. Nie no, ja poczekam. Ja też poczekam. Ewentualnie mogę ci dać jakieś pieniądze na taksówkę w razie czego. Czy masz? Mam coś. Masz, okej, okay, super. Masz ognia? Ognia? Powinienem gdzieś mieć. Idę. Czyli stoimy na tym, że czekasz na prześwietlenie, tak? Tak. A boli cię nadal? To boli.
wiesz ty co, Olejnik? Dobra, może kończę. To wszystko przez tego twojego głupiego kopa. Nie, no nie do końca. Nie chcę ci już nagrywać? Nie, już nie chcę dzisiaj. Nie, ja nie będę kończył tego filmu. W ogóle ten film to jest jedna wielka głupota. Wiedziałem od początku, że ten park trampolin skończy się źle. I widzimy. Nie, wszystko moja wina czuje się tak źle teraz. Kamerze no, przede wszystkim twoja wina. Dobra, wyjdź po prostu kamerę i nie nagrywaj już tego. Więc co? Widzimy się w następnym filmie. A wy zostawcie łapkę w górę, żeby kamerzysta lepiej się poczuł. No i jeszcze jak to oglądacie, to możecie wejść na mojego Instagrama, zostawić mi follow. Tomek Olejnik. Będzie mi miło. Do zobaczenia.